Wiadomość. I słyszą, że z jednej strony wszystkie sprawy gotowe, eksperci kończą pracę, z drugiej słyszymy, że ta danina nie wejdzie tak szybko w życie, bo pewne jednak wątpliwości się pojawią. To mają się zastanawiać i się bać, że na tym stracą. Czy to są przedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy, czy ci duzi przedsiębiorcy, czy zwykły obywatel na tym straci, czy zyska? Czy już możemy dzisiaj powiedzieć, kto zyska, kto straci, ile w tej bliższej perspektywie i tej dalszej, o której rozmyślają ci dobrzy ekonomiści? Wie pan, jeszcze się nic nie stało, już wszyscy tracimy. To jest właśnie ten kłopot. Kłopot polegający na tym, że biznes niczego tak nie ceni jak stabilność ruchu, ale każdy z nas ceni stabilność ruchu. Mało tego, mój piesek ceni stabilność ruchu. Wie, że jak jest zupa o tej godzinie, to ma być o tej godzinie. Wszystko jest poukładane. Tak, wszystko jest poukładane, wszystko jest ok. Mamy bardzo dramatyczny spadek wzrostu PKB, prawda? Z konsumpcją się nic nie dzieje, a nawet za sprawą 500+, ona się dobrze ma. Eksport jest na mniej więcej stałym poziomie, niestety nie rośnie. To trochę szkoda, no, ale nie rośnie. Natomiast spadek dramatyczny, bo już można mówić nawet o sporym istotnym spadku PKB, to są inwestycje w mieście. I co się stało? No, niby nic się nie stało, prawda, jeszcze takiego. Ale zapowiedź, zmiany tego, zmiany tamtego, zmiany owego, zapowiedź zmian bez szczegółów, czyli że przedsiębiorca nie może sobie usiąść z kalkulatorem długopisem i przeliczyć to, na tym zyskam, na tym stracę, tylko wie, że jest jakaś zmiana, to co mówi, poczekam. To nie znaczy, że on te pieniądze, nie wiem, wydał gdzieś tam. On je kumuluje, ale w każdym razie wstrzymuje się z decyzjami. Czyli my już tracimy, jeszcze się nic nie stało, a przez wprowadzenie tego elementu niepewności tracimy wszyscy. Ale to poczekam, komu służy, kto na tym poczekam, traci sam przedsiębiorca, a polityczny na przykład. Wszyscy tracimy. Komunikacyjnie, jeśli mówimy, zapowiadamy coś, będzie się działo, konstytucja dla biznesu, dobrze. Trzeba poczekać na pewne konkretne rozwiązania, projekty ustaw na przykład, konkretne modele zachowań wprowadzane już w życie. No, ile ten okres oczekiwania ma trwać? Może być bardziej rozedrgani, na przykład bardziej nerwowi, przedsiębiorcy, obywatele, ale że komunikacyjnie politycy zyskują na tym przeczekaniu, na tym czekaniu. Nie, bo sądzę, że nie. Tu się trochę dziwię, że to jest tak, jak na przykład z popieraniem tego, co polskie. My mówimy głośno obwieszczamy. Będziemy teraz promowali to, co polskie. W związku z tym Komisja Europejska od razu uszy stawia na baczność, nasłuchuje bardzo. Tymczasem tacy Niemcy na przykład robią to, ale nic o tym nie mówią. I jak grant jakiś niemiecki ogłosi przetarg na autobusy, to naprawdę trzeba, bo celebrze się udaje, ale to naprawdę trzeba przedstawić fantastyczną ofertę czy presie, żeby wygrać ten przetarg. A tak naprawdę jest preferencja jednoznaczna, czy to we Francji, czy w Niemczech, czy w jakimś innym kraju. Preferencja przedsiębiorstw miejscowych. Ale oni o tym nic nie mówią. I tak właśnie jest w biznesie, że o tym się im mniej mówi, tym lepiej. A u nas właśnie się mówi tak. No teraz zlikwidujemy, będzie jednak to będzie zlikwidujemy wyjeżdżające. I wszyscy mówią tak. No, znając państwo, to nie wydaje mi się, że programy społeczne, które zostały uruchomione, na które trzeba przecież pieniędzy skończyć, to należy domniemywać, że to obniżka nie będzie. Tylko będzie podwyżka. Ale to jest tak, podwyżka 1-2% pewnie wszyscy by zaakceptowali. Ale może ona jest wyższa. Nie wiemy. Na wszelki wypadek mamy pieniądze trochę odłożone. I dalej podwyżka to będzie nie wprost, bo by się cała konstrukcja komunikacyjna zawaliła, więc trzeba szukać, trzeba być detektywem, nie tylko biznesmenem, aby szukać tych ukrytych kosztów, ukrytych podatków. No będzie dokładnie. Ja się trochę tutaj dziwię tej komunikacji, że rzuca się jakieś hasło, a później i też nie spłynie się te hasła. Proszę zauważyć, że redaktor Morawiecki mówi coś innego, a co innego polega na tym, żeby ciągle promować Karnowski. I to po prostu. To jest teza dyskusyjna.
mimo że się nic takiego złego nie stało, to to zaowocowało tym dramatycznym spadkiem, bo jeżeli nawet dramatycznym nie spadkiem, ale ja myślę, że to już jest bardzo poważna sprawa, bo ten spadek inwestycji jest dramatyczny. Właśnie na skutek takiego, poczekam, zna pan w Bridżu taką zasadę, no właśnie odbierzuje się na, tak nie do końca jest pan pewien, czy ma pan karty silniejsze od przeciwnika, czy w pokerze, nie, czy pan ma pan silniejsze karty od przeciwnika, mówi pan, no, czekam. I właśnie, no, uznam, pewnie mam dobre karty, mogę z nim zagrać, ale pewności nie mam, w związku z tym już więcej pieniędzy nie zaryzykuję. Ale te, które tu już złożyłem w tę stawkę, jestem gotów zainwestować. Więc ciszej nad tymi zmianami mówić, jak już są przygotowane. No i te pokerowe twarze. To pokerowe twarze są niezbędne, ale... No dobrze, a jeśli słyszy pan jako przedsiębiorca, który chce zacząć nowy etap swojego zawodowego życia w Polsce, czy taki przedsiębiorca zapowiedzi nie już tylko ideale zapowiedzi konstytucji nowej dla biznesu, czyli kolejne rewolucji, zbioru zasad, starych, nowych, to myśli pan o dobrym czasie, bez względu na to, jak politycznie moje układają się sympatie, to będzie dla mnie dobry czas, aby rozpocząć. Pan, przez lata, może nawet i dekady, karmiono nas tym jednym okienkiem. Czyli, że w jednym okienku pan zakłada przedsiębiorstwo. Tak, jakby każdy przedsiębiorca zakładał tę działalność gospodarczą. To wtedy byłoby to jedno okienko bardzo ważne, prawda, że pan przychodzi do tego okienka. Ale jak ktoś założy taką działalność, to już nie ma. Ale nie ma tych przedsiębiorców. Tak, i to tylko będą rzeczywiście urzędnicy, jak proceduje, to nie jest w jednym okienku. Jest problem, że to jedno okienko, tak jak sznurek do stopy wiązanych, prawie teoretycznie, najważniejszym tematem, o którym wszyscy dyskutowali. No właśnie przejrzysty, prostota procedur i przejrzyste podatki powstaje Trybunał Narodu Polskiego, który przeszła interpretację. Tylko ja też panu opowiem drugą, no nie jestem też takim przedsiębiorcą. Opowiem panu o moich kontaktach z Urzędem Skarbowym. Otóż o kontaktach z Urzędem Skarbowym to mnie wszyscy naczytaliśmy się już niewyobrażalnie strasznie. Otóż zaskoczę pana, ale dla mnie to nie jest żadne zaskoczenie, bo już to się wszyscy tego wielokrotnie nie miał żadnego i żadnego złego komplejnu. Kiedyś pojechałem do firm pasujących w moim urzędzie skarbowym. Pojechałem tam i byłem w okulach. A w sensie, że moje pokój jest na wieprzony. Zadzwoniłem i powiedziałem, że pan, dla mnie to trzecie piętro jest jak księżyc. Takie same mam szanse dotarcia. Pani nie to się zeszła, zbiegła, żeby mi to pomóc załatwić. Wszystko załatwić w ciągu 5-7 dni. Sprawa nie była jakaś tam niezwykle istotna, czyli jeszcze i ta ludzka życzy. Tu dochodzimy do tej konstytucji. Ja nie sądzę, żeby w tej konstytucji były jakieś rewolucje. Ja myślę, że to będzie pewne pozbieranie i uporządkowanie. Jeżeli premier Morawiecki mówi o właśnie takiej życzliwości, o interpretowaniu na rzecz podatnika czy przedsiębiorcy, o nietraktowaniu przedsiębiorcy jako wroga i tego wstrętnego, wrednego kapitalisty, który wykorzystuje pracowników. Jeżeli nawet nawet w tej konstytucji będzie, będą różne jakościowo rzeczy, ale będzie ta retoryka przebijała się, że my chcemy zrobić przyjaźnie, tylko będzie lepiej. Ale na papierze my chcemy zrobić przyjaźnie, później jak my robimy, to zależy, czy to pani miała dobry dzień, który pan tam zawezwał telefonicznie na partę trzeciego piętra, czy akurat jej koleżanka, która, przepraszam, tak, bo ja taki nastroszony, bo mam ostatnio do Urzędu Skarbowego i dostałem ze swojego, dlatego. To też wszystko zależy od tego, kto, gdzie i jak. Czy to trzeba budować pewną konstytucję? Duże słowo, ważne słowo. Trzeba o tym mówić. O inwestycji, o polskim przemyśle nie mówimy, a robimy, a tutaj mówimy o takim pieniędzy. A tutaj trzeba kształtować opinię, żeby nie było, że ten przedsiębiorca to jest krwiopijca, bo nie jest, bo to jest bardzo ciężko pracujący człowiek, który każdą złotówkę musi naprawdę ciężko wypracować. A konkretne rozwiązania, które już dziś słyszymy, że człowiek młody, który będzie chciał udzielać, nie wiem, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu parę petycji, na przykład z języka nie musi zakładać firmy, albo przez młody przedsiębiorca przez pół roku.
nie będzie tych składek ZUS-owskich płacił. Faktycznie może pomóc, może mu zaistnieć na rynku pracy, pomóc zaistnieć. Czy to są też takie dobre, ładne słowa, które na jednej kartce cztery się dobrze zmieszczą i ładnie wyglądają? Raczej w tym kierunku bym szedł, to są ładne słowa. Nasza szara strefa to jest ciągle około 1,2%. Czyli ta szara strefa, ona... Owszem, z punktu widzenia państwa jest niedobra, z punktu rozwoju społeczeństwa, nas jako całości, wcale nie jest taka strasznie zła. Szara strefa nie polegająca na łapówkach i kradzieży oczywiście, tylko na takiej, no trochę właśnie uwagnej pracy, że ktoś będzie udzielał dwa razy tego korepetycji, z tego będzie miał rozwiązanie o korepetycji, ale no powiedzmy, że kilkaset złotych miesięcznie, to naprawdę, ja wiem, że to jest może on to przeznaczy na konsumpcję, w związku z tym on to wprowadzi, to są i tak już te pieniądze, które do niego trafiły, to nie opodatkowane. Ktoś już nie dostał pensji, zarobił, nie zapłacił od tego podatku. Więc jeżeli on to, nic takiego nie stanie. Ale tak jak mówię, jeżeli ten przekaz będzie taki przyjazny, będzie to początek, czy może początek, może już nie jest tak źle, ale kiedyś mówiło się, że każdy przedsiębiorca to krwiopijca, to się odrobinę zmienia, Jeżeli będziemy to mówić, że właśnie te miękkie, przyjazne, że to są ludzie, którzy tworzą 2/3 albo nawet i więcej PKB, odpowiadają za 2/3 produktu krajowego brutto, no to a handlowcy na przykład, którym chce się zakazać handlu w niedzielę, już tak przyjaźnie nastawieni do tych zmian, nie są chyba ich do życia, prawda? Znaczy, ja z tym handlem w niedzielę to mam duży kłopot, bo u nas niestety jest tak, że wszystkiemu się nadaje partyjnie albo ideologicznie. I tu walczymy teraz o ten handel w niedzielę jak o wolność. A wolność jest moim zdaniem ważniejsza niż handel w niedzielę. Na przykład zostawmy to samorządom. Jeśli samorządy na jednym terenie, gdzie wpływ proboszcza, biskupa jest większy, sobie postanowią, no my nie handlujemy. I ta gmina na przykład nie handluje twarzą. I wtedy, jeżeli ta gmina na to stać, bo się okaże, że wszyscy z tej gminy jeżdżą do sąsiedniej w tę niedzielę na zakupy, a może nie jeżdżą. Jeżeli nie będzie ubytku w tym podatku, to oni sobie nie handlują w tę niedzielę. A tamci powiedzą, nie, my chcemy handlować w niedzielę, to niech sobie handlują. Zobaczymy, jakie będą te przepływy. Nie ideologizujmy gospodarki, tylko podchodźmy do tego pragmatycznie. Jeżeli będą mniejsze wpływy podatkowe, to może jednak będziemy handlowali w niedzielę. Jeżeli nie będzie miał istotnego... Proboszcz przymknie oko wtedy. Może proboszcz też przymknie oko, bo będzie na tasę mniej wpływało, jak będą mniejsze przychody tych sklepikarzy okolicznych. Także mówię, ideologizowanie życia gospodarczego niesie samo niebezpieczeństwo. Zachowujmy się pragmatycznie. Może właśnie samorządy o tym powinny decydować, czyli samorządy, czyli kto? Ludzie. Bo tak naprawdę oni zagłosują później tymi swoimi nóżkami. Pójdą albo nie pójdą. Pojadą do sąsiedniej gminy albo nie pójdą. Ale ludzie słyszą, że to przecież wszystko dla nich. I w czasie kampanii, i później też dla nich, to niektóre pomysły gdzieś tam się na kołku zawiesza, inne się rozmywają. I później ci ludzie się boją, bo jak życzenie przedsiębiorcy nie mogą rozpisać, ile stracą, bo nie wiedzą, bo nikt nie wie jeszcze. Nie wie, bo jeszcze ale nie chcą tydzień. Jest w stanie oszacować skutków, bo żeby oszacować skutki, to trzeba przynajmniej zarys tych rozwiązań, czy konkretnych przepisów, tak? Jeżeli nie wierzy, no to nie wierzy. Najważniejsze są nasza taka tendencja, że zawiera prawo na swoją stronę, ale musimy oddać przeciwnego. Nie, ale w tej chwili to już tak, nawet autostrady są zdigitalizowane. Dziękuję bardzo.
Wojtek i Ireneusz zapraszają do Saturna po najnowszą grę Watch Dogs 2. Dostępną na platformie Xbox One i PS4 za jedyne 239 zł. Zdefinię ci dodatkowa gotówka jest moją, której ułatwiasz żyć. Bo jak dostajesz coś ekstra, to po to by było ciężej, a nie na odwrót. W Eurobanku doskonale to rozumiemy, dlatego przenieś do nas swoje kredyty i zapytaj, ile dodatkowej gotówki możesz dostać, bez zwiększania swoich rat. Udzielenie kredytu konsolidacyjnego dostępnego w kwotach od 2000 zł do 150 tysięcy zł na nowe kredyty do 8 lat umożliwi otrzymanie dodatkowej gotówki za dodatkowy fiskalny koszt kredytowy i wskazane kwoty kredytu. Szczegóły w tym regulaminie udzielania pożyczenia kredytu przez Eurobank S.A. kwoty i prowizje dostępne są na Eurobank kredytu każdego klienta. Eurobank na co dzień. Wychodzą twoje pieniądze, nie ma miejsca na zgadywanie. Sprawdź, kto do ciebie do rozsądy dopuszcza do domu. Zapoznaj się z ofertą i jej warunkami. Pamiętaj, że masz 14 dni na wznowienie umowy. Wejdź na toer.pl i dowiedz się więcej. Skanuj, sprawdź, kto sprzedaje cię na nie. Toer dla mężczyzn, to witaminy i minerały. Kto się tam gra, 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 Radio 24. Aktualne wydarzenia, prace, komentarze, szczegółowe analizy, polityce, przyrządkowe, pytania prosto z Sejmu, rozmowie parlamentarne, Polski Naród 24, codziennie, poniedziałek do piątku o 16.15, Ewa Maskoszny, zapraszam. Informacje dnia. Premier Beata Szydło podziękowała pracownikom socjalnych za wzrócone wskazanie zaprogramowania z prowadzenie Minister Antoni Macierewicz poinformował, że ochronę podjęli zapowiedzi wyposażona w broń, a chociaż zwiększenie Polska Grupa Zbrojeniowa. Tak, żeby najnowocześniejsze będzie dostępne dla tych żołnierzy. Francuskie siły bezpieczeństwa zatrzymały w Strasburgu i Marsylii mężczyzn podejrzanych o planowanie zamachów terrorystycznych. 7 aresztowanych to osoby w wieku od 29 do 37 lat, obywatele Francji, Maroka i Afganistanu. Polska Radio 24. Informacje dnia. Katarzyna Okuzińska, zapraszam. Premier Beata Szydło podziękowała pracownikom socjalnym za wzorcową realizację programu 500+, podczas uroczystości z okazji Dnia Pracowników Socjalnych prosiła rządu docenić wkład tej grupy pracowników pielęgniarek, prowadzenie i obserwowanie antydziałaniowego programu wsparcia rodzin. Większość zaniżonych to właśnie pracy społecznej są tymi kluczowymi, które przy realizacji tego programu pracują, bo albo państwa instytucje są tymi, które ten układ zastępują, albo też musicie sprawdzać środowiska, weryfikować
podniósł z ogromną pracą. Chcę bardzo serdecznie za to podziękować, bo prowadzenie i realizacja programu jest naprawdę wzorcowe. I to jest w dużym, dużym stopniu wasza zasługa. Premier Beata Szydło powiedziała, że rodzina jest rozporządzeniem dla rządu. Za tymi schodami no czyny, bo i rodzina 500+, to, że minimalna płaca od 1 stycznia będzie wynosiła 2000 zł. I to, że wprowadziliśmy minimalną stawkę godzinową, czy wprowadziliśmy minimalną emeryturę 10 000. To są wszystkie działania, które mają przede wszystkim na cel dać poczucie godnego życia obywatelom, szczególnie tym, którzy byli w trudnych sytuacjach, byli wypchnięci gdzieś na marginesie. Szefowa rządu powiedziała, że celem tego programu było przywrócenie rodzinom godności i poczucia stabilizacji, a stało się to miejsce i nie udzielić udziałowi pracowników socjalnych, którzy pracują z rodzinami. Minister obrony narodowego informował, że obrona terytorialna znajduje się wyposażona w nowe i śmieszne broń. Wyprodukuje ją policja Rzeczpospolitej. A to Haczyk powiedział podczas konferencji w Akademii Sztabu Wojennej w Warszawie, że w broni będą wyposażone 1/3 brygady obrony terytorialnej. Wraz z powstaniem pierwszych brygad Wojsk Obrony Terytorialnej, tak jak przypominam, że te trzy pierwsze brygady powstaną właśnie na przełomie roku 16 i 17, od razu takie uzbrojenie najnowocześniejsze będzie dostępne dla tych żołnierzy. A to powiedział jeszcze poinformował, że do Wojsk Obrony Terytorialnej do tej pory zgłosiło się 10 tysięcy ochotnych żołnierzy. Minister Obrony Narodowej jest podkreślał, że nowa wyposażona formacja jest dla weteranów, którzy są przyjmowani w Polsce. W Polsce ma powstać migracyjne centrum Krzysztofa Mikołaja. Deklaracje złożone przed Komisją Wojewódzką Dołączak podczas warszawskiego spotkania ministra spraw wewnętrznych grupy wyszehradzkiej. Mariusz Błaszczak powiedział, że taki projekt popierają wszystkie kraje europejskie. Minister wyjaśnił, że celem można koordynować pomoc uchodźcom poza granicami Unii Europejskiej, na przykład w obozach w Niemczech czy w Danii. Dodał, że chodzi o koordynację akcji działającej przez Unię Europejską z budżetów państw zaangażowanych w projekt. Ministrowie Grupy Wyszehradzkiej jeszcze spotkają się ze swoimi odpowiednikami z Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Słowenii. W trakcie Warszawy widzę przez Fundacji Płockiej Grupy i Polska jako przewodniczka CV4 przedstawia stanowisko zbieżne z interesami wszystkich członków grupy. Nawet kraje stowarzyszone mają podobne zdanie. Ten cytat z solidacyjnego zwraca uwagę gości polskiego Radia 24. Polska reprezentuje stanowisko, które służy właśnie stworzenie odpowiednich warunków i pomocy tam na miejscu tym osobom, niekoniecznie przyciąganie wszystkich osób tutaj do nas, do Europy. Myślę, że takie stanowisko jest dzisiaj najbardziej racjonalne, biorąc pod uwagę doświadczenia chociażby niemieckie. Warto dyskutować dobrze, że formule rozszerzone, bowiem kraje takie jak Chorwacja chociażby mają z tych problemów do czynienia dużo bardziej w relacji do okresu komentarze i opinie ekspertów są dostępne na naszej stronie internetowej www. Polska Radio 24.pl. Inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną umożliwiają dostęp do szeroko pasmowego internetu, a także wyłożenie dokumenty z cyfrową kopią w aplikacjach na smartfony. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o swoich planach na najbliższe miesiące. Pracy będzie sporo, ale jej efekt ma być prawdziwa cyfrowa rewolucja. Na czym konkretnie ma polegać? Nieukowym interfejsem przenoszącym dokumenty pomiędzy poszczególnymi urzędami zapowiedziała minister cyfryzacji. Resort poinformował dziś o planach związanych z cyfrową rewolucją. Odczuć będą mogli ją już wkrótce, bo za 2 lata wszyscy korzystający ze smartfonów, a ich użytkowników w kraju nieustannie przybywa. Jak wyliczał magazyn Forbes, w 2012 roku smartfona miało 25% Polaków. Rok później było to 33%, a w 2014 roku liczba ta wzrosła do 44%. Dziś ze smartfonów korzysta już ponad połowa obywateli. Zapowiadana rewolucja dokonać ma się w naszych kieszeniach, jak mówiła minister cyfryzacji Anna Strażewska, nawiązując do urządzeń, które wkrótce będą mogły zawierać cyfrowe kopie najważniejszych dokumentów. Wiem, że
Jeśli chcecie wygodniłości, będę mogła rozpocząć pracę, mając wieloletnią zamiarę w zasięgu ręki, czyli po prostu jeżeli moją wsłodką jest osobisty prawo jazdy, kartę rejestracyjną samochodu, dowód ubezpieczenia auta, nie będę niestety na niebych, żeby szczególnych działalnych tutaj zamiarów rejestracyjnych. Też jest to masowy dokument, ale może będę miała już kartę ubezpieczenia zdrowotnego, która pozwoli potwierdzić transakcję zdrowotną. Dla zobrazowania zmian, jakie nastąpić mają po wprowadzeniu systemu, minister wyliczała codzienne sytuacje, do których wkrótce wystarczy już tylko telefon komórkowy. Chodzi na przykład o kontrolę drogową czy wizytę u lekarza. Wizyty w urzędzie natomiast nie zawsze będą już koniecznością, szczególnie dla przedsiębiorców. Zaświadczenia powierzchowności osobistych wizyt w urzędzie, zrozumienie na rejestrację, żeby przedsiębiorcy mogli skupić się wyłącznie na swoim biznesie, nie na zmaganiu z administracją, w cyfrowym rejestrze za pomocą smartfona ma być możliwe załatwianie spraw poza urzędową kolejką. Wszystkie wnioski wypełniać będzie można przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. System ma być bezpieczny. Utrata telefonu nie będzie równoznaczna z utratą czy wyciekiem naszych danych. Resort wspomina, że poza samą aplikacją same telefony komórkowe posiadają dziś skomplikowane i spersonalizowane zabezpieczenia. Portfel, w którym przechowuje się dokumenty w tradycyjnej formie, takich zabezpieczeń nie mają. Lucja Dążówka, Polskie Radio 24. Agencja Rynku Rolnego w tym roku wypłaciła 6 800 000 zł w ramach udzielania wsparcia grupom i organizacjom producentów, w których w naszym kraju zarejestrowanych jest łącznie ponad 2 000. Agencja, która podsumowała dziś bieżący rok, realizuje też programy wspierające polskich rolników w związku z rosyjskim atakiem na produkty rolno-spożywcze. Dalsze wsparcie deklaruje to też Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o czym mówił dziś na wspólnej konferencji wiceministra Jacek Łokucki, wskazując na te obszary produkcji, na które NSA położy szczególny nacisk. Programy dużej powinny dotyczyły kilku jeszcze kierunków działalności, które w tej chwili są bezpośredniczne, dają stosunkowo dobrze dochody, a jednocześnie wymagają nakładów, a więc zwykłych nakładów, które wspomóc z państwa. Tą tradycję chcielibyśmy także odbudować połowę w Polsce. Żeby kraj z takimi tradycjami w tym zakresie był krajem zarządzającym już swój pomysł na wsparcie polskich rolników i producentów ma też prezes Agencji Rynku Rolnego Łukasz Kołowski, który apeluje o patriotyzm konsumencji, a więc wystawianie na znakowe produkty. Zmiany systemu za upalność polskości zaczynamy wchodząc do naszej polskości. Więc nasze działania tak muszą być skierowane, żeby to wzmocnić, żebyśmy kupując dany produkt, wiecie, że to jest produkt polski, ale mówimy produkt polski, to wspieramy po pierwsze polskich producentów, polskich rolników. To są działania związane z tym, żebyśmy wzmocnili nasz taki patriotyzm wewnętrzny, żebyśmy wzmocnili siłę Polski na rynku zagranicznym. Agencja Rynku Rolnego prowadzi również działania promujące i wspierające konsumpcję polskich produktów rolnych w ramach programu Owoce i Warzywa w Szkole. Dzięki niemu produkty te dodatkowo spożywa około 1 300 000 dzieci w klasach od 0,5 do 3 szkoły podstawowej. Z kolei program Mlek o Szkole dociera do około 2 600 000 dzieci. Na przełomie listopada i grudnia w Warszawce prokuratorzy przesłuchali biegłych, którzy sporządzili opinię w sprawie Kaszczana T. To mężczyzna, który dokonał morderstwa na warszawskiej Woli. Według nieoficjalnej informacji z obiektywnym wynikiem rejestru mordercy, a co za tym idzie, powinien być karony. Prokuratorzy chcą ustalić jednak, czy mężczyzna był poczytany w wyniku popełnienia przestępstwa. Poważne, bo prokuratorzy w takiej sytuacji zamiast umarzać śledztwo mogą je zawiesić, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Kaksi. W związku z pewnymi wątpliwościami, które pojawiły się u prokuratorów prowadzących to postępowanie, podjęli oni decyzję o konieczności przesłuchania, żeby zgromadzili także dokumentację.
relacja z obywateli prowadzonych z udziałem podejrzanych. Na tą chwilę jest zbyt wcześnie, aby ujawniać wnioski końcowe biegłącego stanu zdrowia podejrzanego. Śledczy czynności w tej sprawie zaplanowali do koło grudnia. Co dalej z tą sprawą? Wszystko zależy od ustawy. Nie będę mówił przeprowadzony, będzie o innej publiczny. Czy już akceptujemy zgromadzenie materiałów dowodowych i jest zamiast kompety, możemy podjąć decyzję końcową w tej sprawie, czy też na bazie tych ustaleń, które zostaną uczynione, będą podejmowane dalsze czynności dowodowe, które prokuratorzy uznają za niezbędne dla pełnego wyjaśnienia tej sprawy. Na razie warszawski sąd przedłużył do 4 lutego dotychczasowy areszt Kajetanowi B. Sąd zdecydował, że do tego czasu mężczyzna ma przebywać w zakładzie psychiatrycznym. Kajer Malewicz po Polaków rozważających wyjazd do pracy za granicę wynika z 5. edycji raportu Selekcje Zarobkowe Polaków opublikowanego przez Vox Service. Tylko 12% potencjalnie aktywnych lub aktywnych zawodowego domu rozważa taki wyjazd w ciągu najbliższego roku. Jak podkreśla Andrzej Kubisiak z Vox Service, ten najniższy w historii badania wynik związany jest z wyraźną poprawą sytuacji na rynku pracy. Wpływ ma również niestabilna sytuacja w Europie oraz decyzja o Brexicie. 17% Polaków, którzy rozważają wyjazd do pracy za granicę, chcą wybierać kierunek niemiecki w redestach, a połowę niższy wynik niż szczegół na początku tego roku. Spadło zainteresowanie wyjazdem do Wielkiej Brytanii. To pokazuje, że te główne kierunki, gdzie wyjeżdżamy do pracy, wiążą się z niebezpieczeństwem, czy to politycznym, czy terrorystycznym. Po raz pierwszy w historii badania Polacy wskazali na Stany Zjednoczone jako miejsce, do którego chcieliby emigrować. Zwraca uwagę Krzysztof Inglot z World Service. Zapowiedź dla polskich obywateli prowadzonej przez Lech Donald Trump, czyli zniesienie obowiązku wizowego. Jeżeli to się dokona, to się może pojawić nowa wielka fala imigracji amerykańskiej, jeśli chodzi o nasz kraj. W badaniu chęci emigrowania do Stanów Zjednoczonych zadeklarowało 8% respondentów, tyle samo co do Hiszpanii i Norwegii. Elżbieta Tałkowska, Polskie Radio. Francuskie siły bezpieczeństwa zatrzymały w Strasburgu 4 mężczyzn podejrzanych o planowanie zamachów terrorystycznych. 3 osoby należące do tej samej siatki aresztowano w Marsylii. Minister spraw wewnętrznych Bernard Cazeneuve powiedział, że po raz kolejny uzgadniony został planowany zamach. Minister poinformował, że 7 aresztowanych to osoby w wieku od 29 do 37 lat. Obywatele Francji, Maroka i Afganistanu. Poza Marokańczykiem, o którym poinformowały francuskie służby specjalne z Rabatu, pozostali nie byli znani policji. Według ministra należał do grupy, która zamierzała w nieznanym terminie dokonać zamachu we Francji. Aresztowani zostali w związku z prowadzonym od 8 miesięcy śledztwem. 5 innych osób należących prawdopodobnie do tej samej siatki zatrzymano w połowie czerwca. Zdaniem Bernarda Cazeneuve planowane otwarcie w Strasburgu świątecznego jarmarku bożonarodzeniowego nie jest zagrożone. Podjęte zostały szczególne środki bezpieczeństwa i zmniejszono teren jarmarku, odwiedzanego od tego roku przez ponad 1 000 000 turystów. Według nieoficjalnych informacji podczas rewizji znaleziono 2 pistolety, pistolet maszynowy, Uzi oraz wiele radykalnych islamistycznych literatur. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Leprzyk. Dziś w nocy w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i wschodzie miejscami duże. Temperatura od 2 stopni na północnym wschodzie do 8 stopni na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr przeważnie umiarkowany, polisty. Na północy oraz na południu Polski czasami dość silny i porywisty południowy. Porywy wiatru w górach do 70-200 km na godzinę, a wysoko w Tatrach nawet do 110 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wojtek, a może tu? Serdecznie pozdrawiamy naszych niewiarygodnie uroczych i obezwładniająco wspaniałych klientów. Może być, czy chciałbyś coś dodać? Chciałbym dodać, ale komputery dodajemy do monitorów, a nie do poskrawy. To może dodać do komputera. Wojtek i Ireneusz polecają. Technologiczne dodawanie w Saturnie. Do komputerów dodajemy urządzenie wielofunkcyjne Canon. Do tabletów Powerbank Hamad, a do monitorów komputer Janosik Steam. Szczegóły z hemlaki na saturn.pl. Nie,
zasnąć. Morał był odurzony, tylko aromatki. Aromatki swobodnie rozdychali przez skałę. Nawet najlepszy przepis na mięso jest do niczego, jeśli nie ma dobrego mięsa. A dobre to znaczy świeże, z polskiego chowu, dostarczane codziennie i zapakowane tak, żeby tę jakość świeżo się chronić. Dlatego na mięsie trzeba się znaleźć, albo brać je z pewnego źródła. Czyli z Lidla. Pójdź teraz świeże zęb wieprzowy klastrach bez kości jedynie 4,99 aż za 360 gramów, a świeży kurczak zagrodowy tylko 9,49 za kilogram. 6 Lidla. Po prostu świeżo. Przygotuj się do jazdy w każdych warunkach. Podróżuj komfortowo i bezpiecznie. Nowy Suzuki SX4S Cross to wymarzony i niezawodny crossover 4x4. Teraz z nowoczesnymi silnikami, napędem Allgrip i efektorami LED. To jest najlepszy czas na spełnienie marzeń. Nowy, szczególnie wyposażony Suzuki SX4S Cross. Dasz swój set. Zapraszamy do salonu Suzuki. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny pesek i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Pytaj o Gripowita w swojej aptece. Słuchaj Państwa, Polskie 4, proszę mówić. Że w przypadku, kiedy kraje takie jak na przykład Polska, czy takie jak kraje Grupy Wyszehradzkiej będą stawiać weto w kwestii migracyjnej, to premier pozostawi weto, ale w sprawie budżetu europejskiego. Włochy rzeczywiście są wyjątkowo w trudnej sytuacji. To muszą się bezpośrednio zbliżać z tym grupą osób. Myślę, że to jest sytuacja, która trochę przerosła. Europa zaczyna to rozumieć nie tylko V4, bo taki głosem jest sceptyczny, jeśli chodzi o przyjmowanie migrantów. O tyle cała Europa zaczyna to mówić. Niespełna 3 tygodnie temu byłem na spotkaniu parlamentarzystów z całej Unii Europejskiej i ten głos nawołujący do ostrożności przy przyjmowaniu uchodźców jest dość powszechny. To w zasadzie poza samym Włochami to tak wyraźnie go pro-imigranckiego stanowiska nie ma. Włosi sami też trzeba postawić granicę, trzeba to zablokować się już wewnętrznie, ale liczą na pomoc, liczą na solidarność, liczą na to, że nie zostaną z tym problemem sami. Inne państwa europejskie włączą się w przyjmowanie tych uchodźców. No właśnie, a tymczasem Polska i cała grupa V4 mówi o zasadzie tak zwanej elastycznej solidarności. Cokolwiek to znaczy. Cokolwiek to znaczy. To jest słowo wytrzymane tylko po to, żeby nie mówić o braku solidarności, o elastycznej solidarności. Z polskiej budżetu to dobrze. To dobrze, że w Europie zauważono problem migrantów. To dobrze, że w Europie szuka się rozwiązań, by zatrzymać
ten napływ, to dobrze, że Europa sama i cała, nie tylko Polska, nie tylko oprócz terenu, zaczyna rozumieć, na czym polega problem. I dobrze, że się szuka też pomocy w krajach trzecich, czyli coraz częściej krajów europejskich mówią, że potrzebna jest pomoc czy Stanów Zjednoczonych, czy potrzebna jest też rozmowa z nie tylko z Turcją, ale również z Rosją, tak by ten konflikt zakończyć. Także umieć pomóc krajom, z którego ludzie uciekają, by zatrzymać się właśnie w tych krajach. Tylko czy nie jest za późno na tego rodzaju reakcję? Czy w tej fali, mówiąc krótko, migrantów głównie z Afryki Północnej jest jeszcze jakiś sposób, żeby te fale zatrzymać? Mam nadzieję, że tak, czy jest ta umowa z inaczej podpisana, ale z drugiej strony słyszymy Erdogana, który mówi o tym, że na granicy z Unią Europejską uciekają jest prawie dla nich Polska, gdzie każdy się dobrze wpuścić do Europy i jako straszy z Europy. No i Europa staje się zatakami zapadnickich ekstremistów. To jest bardzo niebezpieczne, dlatego potrzebne jest przede wszystkim lokalnych władz. Szybka reakcja w krajach tych, które są zajęte z naszego konfliktu. Tutaj Europa musi się zaangażować w rozwiązanie problemu syryjskiego, musi się zaangażować w pomoc i państwom sąsiednim. To jest klucz do rozwiązania sytuacji. Tymczasem dzisiaj po tym spotkaniu ministrów Grupy Wyszehradzkiej mamy trzy główne postulaty. Pierwszy to kompletny stop relokacji uchodźców w obrębie Unii Europejskiej. To jest to stanowisko, które dzisiaj z Warszawy płynie po tym spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych. Ministrowie mówią o tym, że będą przekonywać do tego stanowiska swoich odpowiedników w innych krajach wspólnoty. Czy przekonają pana zdaniem na przykład takiego ministra spraw wewnętrznych we Włoszech, który boryka się na co dzień z napływem migrantów i chciałby rzeczywiście, tak myślę, aby część z tych osób została przyjęta również przez inne kraje Unii Europejskiej. Włoski rząd jest zmuszony zaostrzać retorykę, dlatego że ma problem wewnętrzny, za chwilę będzie we Włoszech referendum poświęcone zmianom konstytucyjnym. Premier Renzi zapowiedział, że jeśli ten referendum przegra, poda się do misji, więc próbuje zrobić wszystko, by pokazać swoją skuteczność, pokazać swoją waleczność i pokazać, jak bardzo może wpływać na Unię Europejską. Te słowa, które padają z jego ust, są trochę na użytek wewnętrzny, na to trzeba brać poprawkę. Myślę, że nie spodziewam się drastycznych ruchów Unii Europejskiej w tym zakresie relokacji. Tym bardziej, że sama przymusowa relokacja powoduje masę problemów i rozwaluje Unię Europejską jako taką. Proszę sobie wyobrazić, większość tych migrantów de facto chce trafić do dłuższych krajów Europy, dłuższych krajów, gdzie te socjalne możliwości są największe. Jak Unia Europejska sobie wyobraża, że przyjedzie nas 1000 migrantów, jak będziemy zatrzymać Polskę w sytuacji, w której mamy swobodę poruszania się, to będzie godzić się w strefę Schengen. Podobny problem jest z migrantami. Oni sami nie chcą, jak ich zmusić do tego, żeby przyjechać do Polski, do Węgier, gdziekolwiek, tylko sami nie chcą. Znaczy, opowiadał jeden z polityków węgierskich, opowiadał mi taką historię, że pojechali do obozu i zabrać pierwszą setkę migrantów do Sierpopadów. Co się stało w obozie? Usług ustoszą. Nagle wszyscy schowali się, zniknęli, nie weszli na miasto, tak żeby żaden z nich, nie daj Boże, nie trafił na Węgier. To jest sytuacja, w której nie wyobrażam sobie, żeby słyszeć kogokolwiek, że przyjeżdżał do tego czy innego kraju, a później przymusem utrzymać się w tym kraju. Musimy znaleźć takie rozwiązanie, żeby tym uchodźcom zapewnić się bezpieczeństwo, uchodźcom, a imigrantom sprawić, by zostali w domu i nie czuli się zaproszeni. A czy wyobraża pan sobie mur na granicy, zewnętrznej granicy południowej Unii Europejskiej? Nie będzie pierwszy mur. Płot budowany jest również na granicy Łotwy-Estonii. Tam z kolei chronią się przed imigrantami z Rosji. Tak? Znaczy, to jest praktyka dość drastycznie brzmiąca, ale faktyczna. Znaczy, tego typu konstrukcje są stosowane na całym świecie po to, żeby obywatele innych krajów przekraczali granicę. Jest pilnowanie granic. Taki mur jest zapowiadany również na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku. To po trochę inna historia, ale też są te skojarzenia. Czy to nie jest przejaw słabości tych, którzy tam budują? Trochę tak. Znaczy, jeżeli nie będziemy podejmować działań, by cywilizować i by dać poczucie bezpieczeństwa w domu, w którym mieszkają ci migranci, to może się tylko obracać i udawać, że poza nami nie ma innego świata. Jest naszym obowiązkiem jako cywilizowanego kraju, takiego, który
osiągnął sukces społeczny, jest wyjść na zewnątrz, wyjść na zewnątrz z misją edukacyjną, z misją rozwojową, pomóc krajom Bliskiego Wschodu, zapewnić się bezpieczeństwo. Nikt przecież nie chce wyjeżdżać ze swojego domu, bo żyć w swoim domu bezpieczeństwo. Jasne, tylko że panie pośle, siedzimy teraz w centrum Warszawy, w centrum Europy zamożnej, spokojnej, jak na razie, oby tak było jak najdłużej. I mówimy, pan mówi o tym, że Europa, Unia Europejska powinna z misją edukacyjną, cywilizacyjną wychodzić do krajów, skąd napływa fala uchodźców. Tylko że my rozmawiamy o Syrii, w której trwa wojna, w której w Aleppo na przykład są ostrzeliwane kolejne szkoły i szpitale. I czy nie jest zbyt późno na tego rodzaju działania? Czy to nie jest właśnie teraz czas, aby pomagać tym ludziom, a nie ich, tak jak pan mówi, edukować, czy wychodzić z misją cywilizacyjną? Jest różnica między imigrantami a uchodźcami. Uchodźcom nie ma wątpliwości, że trzeba pomagać i trzeba ich zapewnić sobie. Definicja uchodźcy jest taka, że w pierwszym kraju, który jest bezpieczny, powinien się zatrzymać. W tym miejscu powinniśmy wszyscy inwestować to, żeby zostali i żeby czuli się bezpiecznie do czasu, kiedy sytuacja się uspokoi. Natomiast nie możemy zapomnieć o tym, że nasza ręka, nasza pomoc musi być ukierunkowana w tym kierunku. Możemy się obrazić na rzeczywistość, powiedzieć tak, tam jest wojna, koniec, kropka, nic nie zrobimy. Nie, musimy podjąć działania negocjacyjne z Turcją i z Rosją, bo to ludzie rozgrywają walki między sobą w Syrii. Stany Zjednoczone też biorą udział i zaangażować również Turcję, Stany Zjednoczone i Rosję w tą pomoc. Nie możemy my jako Europa być jedynym miejscem, które niesie ten kaganek cywilizacji i humanitaryzmu. Grupa Wyszehradzka dzisiaj też podpisuje się pod tym, co w tej chwili pan mówi, czyli żeby pomagać przede wszystkim w krajach, gdzie jest dużo konfliktu i w krajach, gdzie rzeczywiście jako pierwszych trafiają ci uchodźcy czy emigranci z krajów ogarniętych konfliktem. Proszę powiedzieć, czy tym stanowiskiem grupa Wyszehradzka pana zdaniem nie stawia się w takiej pozycji państw, które nie tyle są ostrożne co do migrantów, a co które są bardzo sceptyczne do tej grupy ludzi, że stoją wbrew polityce ogólnie przyjętej w Unii Europejskiej. Wracam tutaj do tego pierwszego wątku, który poruszyliśmy, czyli do tego, czy po prostu będzie nam się ta postawa opłacać. Coraz więcej krajów przyjmuje tego typu radę. To jest kwestia kilku zagrożeń wewnętrznych, które mogą być konsekwencją takiej polityki otwartości. Jednym z takich zagrożeń politycznych jest możliwość zwycięstwa na przykład we Francji Le Pen. Znaczy, Maria Le Pen może wygrać, dlatego że tą politykę imigracyjną prowadziliśmy zbyt otwarcie. Tego typu konsekwencje są naprawdę dla nas bardzo poważne. Powinniśmy podchodzić zdroworozsądkowo, szukać rozwiązań tak, by zachować trwałość Unii Europejskiej, zachować poczucie bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej, w tym, że Unia Europejska jest dobrym tworem, tak, że Unia Europejska ma bardzo bezpieczeństwo. To jest to powinny cel. Jeżeli będziemy na siłę próbować przekraczać granice, iść w stronę integracji na skróty, przez krzaki, tracąc siłę, przechodząc przez krzaki integracji błędnej, to może spowodować bardzo poważne konsekwencje. Może spowodować, że środowiska populistyczne zaczną wygrywać poszczególne kraje, że te środowiska populistyczne zaczną przejmować władzę i wtedy będzie jeszcze gorzej. Czyli zdrowy rozsądek przede wszystkim. Panie pośle, a jak pan ocenia w kontekście tej polityki migracyjnej Polski, Grupy Wyszehradzkiej, zapowiedź pani Janie Beaty Szydło, że trzyma kciuki i życzy powodzenia Angeli Merkel, która wczoraj oficjalnie zapowiedziała, że będzie ubiegać się o reelekcję i będzie chciała jeszcze przez kolejną kadencję kierować niemieckim rządem. Angela Merkel to taki symbol, myślę, myślenia na temat migrantów i sposobu ich przyjmowania. Z opozycji można powiedzieć więcej niż ktoś, kto pełni funkcję rządową. Mam nadzieję, że już więcej nie będzie dużo typu powiedzieć ministra Morawieckiego, bo czuł mnie należy. I cieszę się, że premier zachowuje pewną dyplomację. Dyplomacji dyplomatycznych ewidentnie w rządzie. Więc cieszę się, że przynajmniej pan premier potrafi. Bardzo się cieszę, że rząd polski wspiera kandydata, który ma de facto największe szanse. Bo tak buduje się relacje. Natomiast ja mam pewne obawy co do
dobrej polityki, którą prowadziła do tej pory Angela Merkel. Znaczy, wydaje mi się, że to, co ona zrobiła, doprowadziła do kryzysu tej polityki. Czy Angela Merkel zrozumiała, co zrobiła i wyciągnie z tego konsekwencje? Spróbuje wyciągnąć naukę z tego, co się stało. No mam nadzieję, ale nie wygląda, żeby tak było. Piotr Apel, poseł Kukiz 15, był gościem rozmowy parlamentarnej Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Informacje dnia w skrócie. Minęła 16.30. Od nowego roku będzie obowiązywał nowy model finansowania uczelni wyższych i o tym powiem na początek. W serwisie wrócimy do zbrodni sprzed 3 lat w Jastrzębiu do Zdroju. Prokuratura chce dożywocia dla Dariusza B. oskarżonego o podpalenie rodziny. Na koniec kolejne wyróżnienie dla polskich piłkarzy. Robert Lewandowski i Grzegorz Krychowiak zostali nominowani do drużyny roku UEFA. Informacje dnia. Obowiązywał nowy model finansowania. Projekt zakłada, że uczelnie będą finansowane nie jak dotychczas ze względu na liczbę studentów, ale na proporcje między liczbą studentów a liczbą pracowników naukowych. Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin mówi, że najbardziej premiowane będą te uczelnie, gdzie na jednego pracownika naukowego przypada od 11 do 13 studentów. Ministerstwo twierdzi, że nowy model nie spowoduje zwolnienia kadry czy usuwania studentów z uczelni. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Marcin Pałys, zwraca uwagę na to, że nowy sposób finansowania nie wpłynie na decyzje dotyczące rekrutacji. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Chwile, profesor Donat Mierzejewski, twierdzi, że nowy algorytm jest korzystny i przejrzysty. Rektora niepokoi jednak jeden z wskaźników, za pomocą którego liczeni są jego uczelni, nauczyciele akademicy pozyskiwani z biznesu. Nowy model finansowania będzie dotyczył także uczelni wojskowych czy medycznych. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Kary dożywotniego pozbawienia wolności dla Dariusza B. domaga się prokuratura. Mężczyzna jest oskarżony o podpalenie domu w Jastrzębiu Zdroju i zabicie w ten sposób pięciu najbliższych członków rodziny oraz próbę zabójstwa szóstej, najstarszego syna, który jako jedyny ocalał z pożaru. Przed rygnickim udziałem sądu okręgowego w Gliwicach oskarżyciel publiczny ogłosił dziś mowę sądową w procesie. W jej trakcie prokurator Kalina Struś podkreśliła, że tak okrutna zbrodnia powinna zostać ukarana w najsurowszy możliwy sposób. Obrońca oskarżonego swoją mowę wygłosi 5 grudnia. Wtedy też ostatnie słowo przed ogłoszeniem wyroku powie sam oskarżony Dariusz P. do tragedii doszło 10 maja 2013 roku. Badania genetyczne odgrywają coraz większą rolę w rozpoznawaniu i leczeniu raka jajnika. Nowotwór ten nie ma charakterystycznych objawów i jest rozpoznawany zazwyczaj w zaawansowanym stadium. Kierownik ginekologii onkologicznej krakowskiego oddziału Centrum Onkologii, profesor Paweł Blecharz, powiedział, że wszystkie pacjentki z rakiem jajnika powinny mieć zaraz po rozpoznaniu choroby wykonane badania genetyczne. To pozwala wdrożyć odpowiednie leczenie. One inaczej reagują na leki. Coś, co przeciętnej chorej, typowym w życiu choroby jest to niewskazane. Taki chory może być wręcz przeciwnie zalecany. No i wreszcie ten moment zidentyfikowania, że ta choroba ma zainteresowanie, jest niezmiernie ważny dla całej rodziny tej chorej. Dlatego, że zazwyczaj dopiero wtedy ta rodzina się dowiaduje, że potencjalnie jej członkowie mogą mieć tą mutację, co pozwala uratować życie, zwłaszcza kobietom. Co 3,5 tysiąca kobiet dowiaduje się co roku. 3,5 tysiąca kobiet dowiaduje się, że ma raka jajnika. Na specjalnym portalu informacyjnym pod adresem www.zbadajbrca.pl chore na raka jajnika i ich rodziny znajdą praktyczne informacje wyjaśniające znaczenie i rolę badań mutacji genetycznych w procesie leczenia i profilaktyki rodzinnej.
Pomocnik Paris Saint-Germain, Grzegorz Krychowiak i napastnik Bayernu Monachium Robert Lewandowski zostali nominowani do drużyny roku UEFA. Piłkarze zostali wyłonieni przez UEFA na podstawie osiągnięć w klubach oraz reprezentacji. Teraz do głosowania przystępują internauci. Na oficjalnej stronie UEFA do 3 stycznia każdy może oddać głos na swoich faworytów. Dwa dni później zostaną zaprezentowani zawodnicy, którzy znaleźli się w 11. Nominacja otrzymała 40 piłkarzy. Dziś w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i wschodzie to miejscami duże, temperatura od 2 stopni na północnym wschodzie do 8 miejscami na zachodzie i wybrzeżu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 16:36. Gość Polskiego Radia 24. Profesor Piotr Nadajczyk, Instytut Studiów Politycznych. Pan w studiu, dzień dobry. No, do tej pory Angela Merkel powtarzała we właściwym czasie, ogłoszę swoją decyzję i ogłosiła wczoraj. Chciałem, panie profesorze, zapytać, czy decyzja kandydować na stanowisko kanclerza Niemiec znów przyszła przed wyborami do Bundestagu jest spodziewaną decyzją, dobrą decyzją, ale zapytam, czy jest ważną decyzją. Przyznam się państwu, że przed chwilą z panem profesorem przeglądaliśmy dzisiejsze dzienniki i mało jest informacji na ten temat. Ta informacja dotyczy tylko Niemców, przecież to nie jest dotyczy największego, najsilniejszego kraju, pierwszej gospodarki i głównego koalicjanta Stanów Zjednoczonych w tej kontynentalnej Europie. Więc to jest ta, no i równocześnie z polskiej perspektywy, główny partner w kontaktach z obszarem bez zmian, prawda? Więc niewątpliwie to, co się dzieje w Niemczech, jest dla nas, a poza tym graniczymy też z tym krajem, więc to jest też istotne. No właśnie, tak, do każdego z tych pytań, czy ważne, czy można się tego było spodziewać? Chciałbym powiedzieć tak, właściwie ja nie miałem wątpliwości, że będzie to, że taka decyzja zapadnie. Znaczy, to, co być może komplikowało sytuację, to był fakt, że to nie jest, że mówimy teraz trochę tak nadchodzącym większym przemeblowaniu całej sceny politycznej, prawda, w Niemczech, które nadchodzi, bo to wybory w przyszłym roku, wiadomo, że zmieni się też prezydent. Ustalenie, które zapadło niedawno, skoro zmieni się prezydent, a jest tymczasowym minister spraw zagranicznych, to zwolni się miejsce ministra spraw zagranicznych. To jest, znaczy, warto pamiętać o tym, o tej szerszej, prawda, ramach. Po prostu to nie jest tylko Angela Merkel, wykonuje się szersza zmiana na myślę, to było ważne, bo teraz tak, szczególnie z polskiego punktu widzenia, wydaje mi się, że jest to jednak bardzo ważne, bo znaczy jednak dla polsko-niemieckich relacji bardzo ważny jest kontekst jednak polityki wschodniej i tutaj też Merkel należy do osoby bardzo konsekwentnie bardzo potrafiące się też przeciwstawić silnym wewnętrznym naciskom, mówiąca, musimy prowadzić taką politykę, nie możemy akceptować pewnych rzeczy, są pewne wartości. I to jest, znaczy, nie ma z tego punktu widzenia, bardzo ważne. Dlaczego nie było to dla mnie zaskoczenie? No bo w tym momencie, jeżeli ktoś powiedzieć, że było to zaskoczenie, to trzeba by powiedzieć, dobrze, wystawienie, kogo oni mogli jeszcze wystawić, a kogo nie wystawili. No i w tym momencie okaże się, że ta ławka jest dosyć krótka, prawda? Ponieważ przez wiele lat dokonujące się ruchy w pewnym momencie mówiono to minister spraw zagranicznych miała, znaczy minister obrony von der Leyen miała być tą następczynią, która przyjmie tym, ale od dłuższego czasu jest właściwie tak bardzo cicho wokół niej. Cóż, jeszcze jako kandydat był
Petrogradu przez lata, prawie 10-lecia Wolka Szojwe. Tylko przypomnijmy, to jest rocznik 1940 roku. Prawda? Więc parę lat już oczywiście on jest bardzo aktywny, on jest bardzo katolicki, to jest oczywiście polityk taki z krwi i kości po energii, ale to jednak już też jest trochę ta końcówka kariery gazda życia publicznego. Więc ja tutaj po prostu Warszawowi musi zapaść decyzję, my stawiamy kandydata, który daje nam szansę na zwycięstwo. Ja w tym momencie to może być jedynie Angela Merkel. Tak, racjonalny wybór, szczególnie jeżeli popatrzymy właśnie znowu na te problemy trochę wcześniejsze. To nie mówię, znaczy nie cytuję, nie Angela Merkel, bo to jest dziennikarze, jeśli ma chociażby przywódca partii. Szczególnie w ostatnim roku mają za sobą czasy trudne. Trudne także, jeżeli chodzi o przełożenie na wyniki poparcia. To znaczy, CDU w poprzednich wyborach miała ponad 40%, teraz to jest około 30%, więc to jest niewątpliwie trudniejsza sytuacja. No właśnie kanclerz, pani kanclerz Merkel, która też w tych turbulentnych czasach sporów o napływ migrantów, prawda? No, też pod tą uczniem ucierpiał i wizerunek. Natomiast no, tak czysto racjonalnie się zastanawiając, ostatnie sondaże pokazywały jasno, bo właściwie na 55% mówiące tak, to jest dobry kandydat, to jest najlepszy kandydat, ona powinna jeszcze raz kandydować do kolejnej, do czwartej kadencji. Ogromny w tych sondażach różne poparcie. Oczywiście w CDU tam nie ma dobrze. Właściwie teraz rozumiem, że powinno się pojawić pytanie. Dobrze, ale oczywiście będzie kąt kandydat. Czy może być tak, że startująca do czwartej na czwartą kadencję obecna pani kanclerz nie będzie na kanclerz, prawda? To znaczy, tak, to kontekst niemiecki może być, że zwiadać te zdobyte wydarzenia i ustaną i chociaż w Stanach Zjednoczonych przeprowadziły się wtedy w ustawę. Tak, w chwili obecnej to nie jest tak. W chwili obecnej, co prawda, alternatywa dla Niemiec tak powolutku trochę podpełza w górę. Chciałbym używać znacznie negatywne znaczenia nawet w swoim zdarzeniu, ale to jest taki bardzo, bardzo wolny ruch w górę. Obecnie jest około 14%.